Moim zdaniem jest to zmiana, która nie powinna mieć miejsca w toku operacji wojskowych. Czyli to nie jest dobra zmiana. Syrski jest nazywany przez żołnierzy ukraińskich. Miastnik, czyli rzeźnik. Nie wzięło to się z niczego. Armią się kieruje tak, aby ona w miarę możliwości osiągała cele operacyjne czy taktyczne, ale jednocześnie nie ponosiła takich ogromnych strat. Pomylono pojęcia i to pomylił Onet pojęcia. Ja wiem o rekrutacji, a Onet nie wiedzieć czemu użył słowa deportacja. Ponieważ powinniśmy budować odporność Polaków na wojnę, na strach przede wszystkim. Nas nie wolno straszyć. W nas trzeba budować wiarę w to, że jesteśmy silni, sprawni i gotowi. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Naprawdę kupę dobrej roboty robi Zarys. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu, a część tych książek wybrałem sam. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. A partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest Pomelo, fantastyczna dieta pudełkowa, która zapewni Państwu zdrowe, pyszne jedzenie i oszczędność czasu. A czas, jak wiadomo, jest najważniejszy. Wszystkie informacje o rabatach dla widzów pod spodem. Przypominam, że historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie kupicie m.in. nową książkę, którą napisałem razem z Jackiem Bartosiakiem, Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat, z autografami. Tak, podpisaliśmy, drodzy Państwo, przy okazji wizyty w garażu Harley'a kolejną pulę książek. I dodam, że nasz dzisiejszy gość, generał Skrzypczak, razem z Markiem Budziszem ze Strategy and Future szykują wielki projekt, wielką grę wojenną online, w której będziecie Państwo mogli wziąć udział i zachęcam do wsparcia zbiórki na to niesamowite, nowatorskie przedsięwzięcie. Link znajdziecie Państwo w opisie filmu. A moim i Państwa gościem jest pan generał Waldemar Skrzypczak. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję, że zgodził się pan z nami porozmawiać. Dzisiaj, drodzy państwo, wielkie zmiany na szczycie armii ukraińskiej. Zmienił się głównodowodzący, Załużny ustąpił miejsca Syrskiemu. To jest dzisiaj główny nasz temat. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale zanim, panie generale, przejdziemy do tego, no to najnowsza wiadomość. Tucker Carlson, amerykański dziennikarz, przeprowadził wywiad z Putinem. Bardzo ciekawy zresztą w pewnych sprawach, ich charakterystyczny i symptomatyczny, ale padły tam słowa o Polsce. Putin powiedział tak, nie mam zamiaru atakować Polski, chyba że to Polska zaatakuje mnie, Rosję. Proszę pana o komentarz. Znaczy, kto wierzy Putinowi? Ja Putinowi nie wierzę, więc jego deklaracje moim zdaniem są funt o kaku warte. Przypomnę, że on mówił również przed wojną z Ukrainą, że on nie ma zamiaru dokonać agresji na Ukrainę, a jednak Ukrainę najechał. Zatem moim zdaniem wszystkie te kwestie, które on głosi, naprawdę są moim zdaniem nieuzasadnione, ponieważ, powtarzam, on jest niewiarygodny, ponieważ co innego mówi, a co innego robi. Właśnie, ale też mnie zaniepokoiło, panie generale, w tej wypowiedzi to, że jaka jest Putina definicja agresji, bo przecież on w tym samym wywiadzie powiedział, że to Ukraina zaczęła wojnę. De facto. Znaczy zawsze będzie Putin mówił o tym, że tą wojnę zaczęła Ukraina, bo przecież on przeprowadził nie wojnę, nie agresję, tylko on prowadził operację specjalną, która ma uratować Rosjan czy prorosjan, którzy żyją we wschodniej Ukrainie, którzy byli cały czas represjonowani, byli mordowani przez tę elitę polityczną z Kijowa, ten reżim polityczny z Kijowa. On poszedł na ratunek, on ratuje, on uratował. Twierdzi tą ludność, którą na terenach, które w tej chwili on okupuje. Także to jest narracja Moskwy, zawsze to uzasadnie. Tak samo było z Gruzją, tak samo było z Czeczenią. Zatem to jest takie całe pasmo kłamstw, które używa do realizacji swojej polityki Putin. No tak, ale w każdym razie w związku z tym, jak mówi, że jeżeli Polska mnie nie zaatakuje, tylko że pytanie, że to on mówi, co jest atakiem, a co obroną, to jest niepokojące. Natomiast, drodzy Państwo, wywiad trwał 2 godziny.
Przez 25 minut Putin nie dał sobie przerwać i dał wykład o historii Rosji i przede wszystkim Ukrainy, która według niego, uwaga, jest sztucznym tworem wymyślonym przez Polaków, którzy właśnie nazwali Ukrainę Ukrainą i polonizowali tamte tereny, ale tak naprawdę Ukraińcy są Rosjanami, którzy jednak chyba o tym nie wiedzą, panie generale, i nie uświadamiają sobie. Znaczy, to jest zakłamywanie historii. Putin mógłby odrobić lekcje z historii dotyczącej głównie XVI-XVII wieku, bo to ekspansja Rosji powodowała to, że Rosja dotarła na Ukrainę, znaczy obecną Ukrainę, a potem przecież rozbiory i Polska. A zatem Putin widać wyraźnie, że jest niedouczony albo ma słabych nauczycieli. Nie doczytał po prostu. Panie generale, też kamyczek do pańskiego ogródka, bo zdradzę państwu, a ci z państwa, którzy pamiętają rozmowę nagraną u pana generała, jak prezentowaliśmy książki, że pana konikiem jest kampania 1939 roku i wszystko wokoło, Putin po raz kolejny wyciągnął Polsce rozbiór Czechosłowacji z Niemcami, czyli zabór Zaolzia w 1938 roku, jak się wyraził. No i rozumiem, że to chodzi o to, żeby podważyć zaufanie społeczności międzynarodowej do Polski, że pokazać, że to jest jakiś taki kraj mętny, podstępny. Po co on to wyciąga znowu? Znaczy będzie wyciągał wszystko to, co może deprecjonować Polskę, ale wydaje się, że akurat chybił, ponieważ po pierwsze operacja na Zaolziu w 1938 roku rzeczywiście moim zdaniem z punktu widzenia politycznego nie była uzasadniona. Choć jest to konsekwencja tego, co zrobili Czesi w 1919 roku, kiedy te tereny, wtedy kiedy Polska prowadziła krwawą wojnę z Rosją sowiecką, te tereny nie były przez nasze wojsko bronione i czeska armia je zajęła. A zatem to była konsekwencja wtedy w 1919 roku agresji armii czeskiej na Polskę i w związku z tym moim zdaniem Polska tutaj jakby odebrała to, co się Polsce należało. Ale to jest historia i włóżmy to do historii, odłóżmy to do historii, nie budujmy antagonizmów między nami a Czechami, ponieważ jak to zwykle bywa, historia jest zawiła. Natomiast Putin to wykorzystuje, ponieważ pokazuje, że to my jesteśmy tym złym, tym agresorem. Natomiast on nie powiedział o tym, że podpisał 23 sierpnia razem z Hitlerem pakt Ribbentrop-Mołotow, który był paktem dzielącym nad Bałtykę, Polskę, na strefy wpływów między Hitlerem a Stalinem. A zatem warto by było, żeby Putin o tym pamiętał, że to agresorem, tym takim bym powiedział dużym agresorem, czy globalnym agresorem, to był on, który podał rękę największemu zbrodniarzowi, znaczy mówię o Stalinie, największemu zbrodniarzowi w historii Hitlerowi. Czyli na równi z hitleryzmem, sowietyzm niszczył wszystkich tych, którzy nie stanowili przecież zagrożenia, bo Polska nie stanowiła zagrożenia dla Rosji, ale byli tymi, którzy opierali się wpływom Rosji, Polska też. Panie generale, część komentatorów zauważa, że Tucker Carlson nie zadał Putinowi żadnego niewygodnego pytania, może oprócz tego dziennikarza Wall Street Journal, który został zatrzymany. Natomiast były tam bardzo ciekawe wątki. Myślę, że to jest jednak ciekawy wywiad. Na przykład taki, że Putin sugeruje, że CIA wysadziło Nord Stream 2. Myśli pan, że... Wydaje mi się, że ten temat Nord Stream 2 się nie skończy. Proszę zobaczyć, to już 2 lata i on dalej trwa. I hipotezy, co się wydarzyło, kto za tym stoi, jest ich tyle, że to jest jedna z możliwych, którą wyartykułował Putin, ale nie do końca nie jestem przekonany, że akurat to właśnie ta. Ale generalnie jeszcze będziemy wiele słyszeli na ten temat, dopóki ktoś nie zakończy ewidentnie śledztwa lub ktoś się nie przyzna pod ścianą do tego, ja to zrobiłem. Kolejny ciekawy wątek, panie generale, który pokazuje, że historia świata może mogła się potoczyć inaczej, bo Putin mówi, że Bill Clinton na kolacji zapytał go, czy myślisz, że Rosja mogłaby dołączyć do NATO. A Putin powiedział, szalony pomysł, ale czemu nie? No ale potem Clinton powiedział, że jednak moi doradcy uważają, że jeszcze nie jest na to czas. Myśli pan, że był taki moment, kiedy Rosja była na rozstaju dróg i mogło to się potoczyć inaczej, mogła być w jednym obozie z światem Zachodu? Moim zdaniem byłoby to niemożliwe. Rosja nie chce być NATO, Rosja chce być graczem poza NATO. Rosja moim zdaniem zawsze miała takie aspiracje i nie widziała swojego związku z NATO i z Europą. Raczej chciała być takim graczem, który będzie miał wpływ na to, co się działo
będzie w Europie, ale na pewno poza strukturami i Unii Europejskiej, i NATO. Także moim zdaniem nigdy o tym Rosjanie nie mówili i na pewno takiego akcesu nie wyrażali, tym bardziej, że jakby weszli do NATO, byliby jednym z wielu. A tak są głównym graczem lub chcą być głównym graczem. No właśnie, tak. Kolejnym biegunem siły, jak mówi Putin. Ja muszę powiedzieć, panie generale, że z takiej czysto dziennikarskiej, fachowej strony jestem zdumiony, że Carson nie zadał pytania o zbrodnie te straszne, ostrzały Kijowa, o Bucze. Domyślam się, że przygotowali pewnie z służbami prasowymi Kremla pytania, znaczy w tym sensie, że pewnie musiały być zaakceptowane, ale jednak na jego miejscu bym spróbował. Natomiast, i to jest już ostatnia sprawa, bo już przechodzimy do Załużnego, powiedział Putin, że najwięcej najemników, jak się wyraził, zachodnich, to są właśnie Polacy. Znaczy, pan, osobiście... Na racji Putina to jest, bo my jesteśmy tym państwem przyfrontowym, a już praktycznie frontowym. Przecież jesteśmy obiektem operacji ramowej hybrydowej, wojny propagandowej, wojny informacyjnej. A zatem będziemy na pewno obiektami takich ataków i Putin będzie chciał cały czas wskazywać, że to Polska jest tym zarzewiem wojny w Ukrainie i to Polska cały czas jest tymi, którzy pchają Ukrainę do wojny. No tak, ale drodzy Państwo, ja myślę, że interesujące jest to, że jednak Rosjanie, Polska, wiele razy padło tam słowo Polska, traktują nas jako na pewno ważnego rywala i dużo uwagi nam poświęcają, skoro tyle było wzmianek. W dwugodzinnym, powtarzam, wywiadzie, zainteresowanych odsyłam do tego materiału. Natomiast, drodzy Państwo, już przechodzimy do głównego dania naszego dzisiejszego spotkania, czyli wielkie zmiany. Generał Załużny został odwołany ze stanowiska głównodowodzącego Armii Ukraińskiej przez prezydenta Zełenskiego. Nowym dowódcą będzie Oleksandr Syrski. I pierwsze otwarciowe pytanie do pana generała Waldemara Skrzypczaka. Czy to zmiana, czy to dobra zmiana, czy zła zmiana? Moim zdaniem jest to zmiana, która nie powinna mieć miejsca w toku operacji wojskowych. Czyli to nie jest dobra zmiana. Tym bardziej, że wcale zmiana Załużnego na Syrskiego nie jest lepszą zmianą w kategoriach dowodzenia wojskami. Różni ich wiele, ponieważ moim zdaniem Załużny był tym, który zbudował spójność armii przed wojną. To on tą armię przygotował do wojny, do agresji i to za jego sprawą załamał się ten mit II Armii Świata, ponieważ on tą armię dowodził. Co się później wydarzało, to o tym pewnie jeszcze powiemy sobie dzisiaj. Natomiast Syrski się wyróżnia, może odróżnia tym od Załużnego, że Syrski jest człowiekiem od zawsze Zełenskiego i był ślepym wykonawcą jego rozkazów. Między innymi tak polegających na tym, że ma bronić Siewierodoniecka do ostatniego żołnierza, ma bronić Bachmutu do ostatniego żołnierza i Awdijewki teraz. To kosztowało armię ukraińską kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Tego potencjału najlepszego żołnierskiego w tych walkach poniosła straty armia ukraińska. Syrski jest nazywany przez żołnierzy ukraińskich miastnik, czyli rzeźnik. Nie wzięło to się z niczego. Wzięło się to z tego, że prezydent Zełenski kazał walczyć miastnikowi, czyli Syrskiemu, o symbole. Wcześniej wspomniany Siewierodoniec, potem Bachmut, teraz Awdijiwka. Za cenę ogromnych strat wojsko ukraińskie tam walczy. Według wyliczeń obrona Bachmutu i walki w obronie Bachmutu kosztowały armię ukraińską o 4 do 5 brygad świetnie wyszkolonych, bojowo przygotowanych oddziałów armii ukraińskiej. To bardzo dużo. Podobnie Siewierodoniec, teraz Awdijiwka i inne miejsca, gdzie Syrski wydaje rozkazy ani kroku do tyłu. Nawet wtedy, kiedy wojsko powinno się uchylać spod uderzeń, a potem wracać na pozycje bojowe, on zabrania jakichkolwiek manewrów na poziomie nawet taktycznym. Macie walczyć do końca. No i to kosztuje ogromne straty. I te luki, które są w oddziałach, jak wspomniane niedawno przez jednego z oficerów Armii Ukraińskiej, jego batalion liczył na początku operacji 200 żołnierzy, ma teraz 40 żołnierzy. Czyli utracił całkowicie zdolność bojową. Oni trwają na pozycjach, bo jest taki rozkaz. To nie na tym polega prowadzenie wojny, żeby armię wytracać w wyczerpujących walkach, tylko armią się manewruje, armią się kieruje tak, aby ona w miarę możliwości osiągała cele operacyjne czy taktyczne, ale jednocześnie nie ponosiła takich ogromnych strat. Bo jeżeli ktoś mówi cały czas o stratach, a to głównie tym takim
opowiadaczem o stratach armii rosyjskiej jest Budanow, który jest z otoczenia Żeleńskiego, który opowiada, że ile to ginie Rosjan? 1000 dziennie, 1200 dziennie. A ja zadaję pytanie po raz kolejny. Kto tych zabitych Rosjan liczy? Tylko Budanow, który siedzi w katarze w Kijowie i potem głosi taką propagandę, która nie ma odniesienia do rzeczywistości absolutnie. Ponieważ straty, które ponosi armia ukraińska, są równie dotkliwe. Tylko, że Rosja na takie straty stać. Oni się cały czas odtwarzają. Mają jeszcze potencjał. Ale widać wyraźnie, że Ukraińców na takie straty nie stać. I wracamy do założnego. Założny od maja zabiega o to, żeby rząd, żeby parlament, żeby Zełenski podjęli decyzję o mobilizacji. Kijów nie wykonał żadnego ruchu, żeby ta mobilizacja miała miejsce. Trwa pobór, ale to jest szczątkowy pobór, a w zasadzie to w tej chwili już nie jest pobór, a branka na ulicach. Pamiętamy powód bezpośredni powstania styczniowego w 1863, branka do wojska rosyjskiego, bunt. I teraz taka branka jest, trwa w Ukrainie. Ukraińcy robią łapanki po to, żeby wstrzelać ludzi do wojska. Już nie mają kogo łapać, okazuje się. A zatem załóżny wystąpił z inicjatywą o mobilizację, o uzupełnienie strat, o szkolenie nowej formacji. W tej chwili nie ma tego w ogóle. Na dobrą sprawę ten sprzęt, który płynie z zachodu, nie ma kim go obsadzać, bo nie ma rezerw operacyjnych, nie ma ludzi w ośrodkach szkolenia. To są pojedyncze jednostki, może kilkanaście żołnierzy w jednym ośrodku. To jest dużo za mało, ponieważ luki, jakie są w oddziałach wynikające ze strat bojowych, są dużo większe niż możliwości ich wypełnienia żołnierzami, którzy są szkoleni na tyłach frontu. To pierwsza rzecz. Druga rzecz. Spekuluje się dużo o tym, że był to konflikt, który ma tło polityczne, że załóżny miał aspiracje polityczne. Czy je miał, nie wiem, to się pewnie niebawem okaże, jeżeli stanie po stronie na przykład Poroszenki, ale mi się wydaje, że nie czas na spekulacje, tylko czas na to, żeby Ukraina podjęła kluczowe decyzje, które pozwolą jej przetrwać, bo moim zdaniem są dwa powody, które prawdopodobnie mogą zmusić Ukrainę do podjęcia takich działań, które skończą ten konflikt. No nie wiem, czy skończą, bo Putin teraz złapał oddech, ale do tego wrócę. Chodzi o to, że brak mobilizacji, brak amunicji powoduje to, że armia ukraińska nie ma kim i nie ma czym walczyć. Putin o tym wie i to jest szczęście, że Putin wie i teraz Putin wzmaga swoje działania ofensywne, wzmaga uderzenia powietrzne, bo on ma nadzieję, że ten stan armii ukraińskiej pozwoli mu zdobyć więcej niż zdobył do tej pory. Bo nigdy wcześniej w tak złym stanie armia ukraińska nie była. Nie wystarczy bohaterstwo pojedynczych żołnierzy i deklaracji Budanowa. Trzeba mieć kim i czym walczyć. Ukraińcy mają coraz mniej możliwości. A zatem Putin wie o tym, stąd uderzenie i jeszcze przez 2-3 tygodnie będzie miał możliwość prowadzenia operacji zaczepnej, bo pogoda mu sprzyja. On wie, że za 2-3 tygodnie znowu może być Rasputica, to powoduje to, że jego wojska zwolnią. Stąd chce wykorzystać ten czas w swobodzie armii ukraińskiej i jak się rozpędzi, to go tylko może Dniepr zatrzymać. I powiem panu szczerze, że ta pomoc, która z zachodu ma być, ona będzie przynajmniej o 3-4 miesiące spóźniona i ona już nie odwróci losu wojny absolutnie, niestety. No tak, pesymistyczny scenariusz. Ja tylko przygotowałem, panie generale, dla pana i dla widzów kilka faktów biograficznych. Więc co ciekawe, Syrski, nowy głównodowodzący, urodził się w pobliżu Włodzimierza w Rosji. Skończył szkołę dowódców w Moskwie. Był oficerem armii rosyjskiej, czy sowieckiej. Potem zasłynął jako szef sztabu ATOW od 14 roku, czyli tej operacji antyterrorystycznej, walczył z Rosjanami. Za bitwę o Debalcewo słynną dostał awans, ale eksperci, między innymi Jarosław Wolski, piszą, że była fatalnie przygotowana ta operacja. Teraz tak, na plus obrona Kijowa w 22, na plus ofensywa w Charkowskiem udana, ale to, o czym pan mówił, obrona Soledaru, Bachmutu, do ostatniej kropli krwi, ale jest jeszcze, panie generale, drugi wymiar tych obrony Bachmutu uporczywej i straty tych żołnierzy, że to miało bardzo poważne konsekwencje i osłabiło później, czy też opóźniło w fatalny sposób ofensywę na Zaporoże, dając Rosjanom czas na przygotowanie się.
Zdecydowanie tak. Powiem panu, panie Piotrze, że ta ofensywa 11 września charkowska to nie była ofensywa, która skończyła się powodzeniem. On oczywiście przełamanie pierwszej pozycji, tak. Na tej pozycji Rosjanie mieli wielkie siły i to były siły, które były poturbowane wcześniejszymi operacjami. Ta operacja nie osiągnęła żadnego celu operacyjnego. Proszę zauważyć, że ona po kilku dniach, mówiąc kolokwialnie, zdechła na rzece Krasna pod Swatowem. Ona zdechła. Czyli jej zasięg był bardzo ograniczony i nie osiągnięto tą operacją żadnego celu operacyjnego. Więc moim zdaniem to był błąd, bo to, co pan powiedział, można było w tym czasie ciągnąć tę operację na Zaporożu, gdzie Rosjanie byli pobici i nie mieli sił do tego, żeby zatrzymać armię ukraińską. Ukraińcy zatrzymali działania na Zaporożu, przenieśli wysiłek na Cherson, na przyczep chersoński i na operację charkowską, bijąc się jednocześnie w Bachmucie. Moim zdaniem wtedy był czas, i to o tym mówiłem też i u pana, że w sierpniu, we wrześniu jakby pociągnęli tę operację w Zaporożu, doszliby do Marzazowskiego, bo tam Rosjanie nie byli gotowi. A potem co się stało? Dali im Ukraińcy 6 miesięcy więcej, 7 miesięcy czasu na przygotowanie obrony i potem Ukraińcy połamali zęby na tej obronie. Wie pan, nie da, i to mówiłem o tym. Dowództwo ukraińskie dzieliło wysiłki, prowadziło operacje w kilku miejscach jednocześnie. Nie da się z takim potencjałem, jakim mieli Ukraińcy. To powodowało to, że ekonomia sił nie zafunkcjonowała zgodnie z zasadami sztuki wojennej i nie zafunkcjonowała ta zasada nierozpraszania sił, nierozpraszania wysiłku. I to jest konsekwencja tego, co się wydarzało. Natomiast na pewno zaangażowanie w Bachmucie pochłonęło kilka brygad, które by się bardzo, bardzo przydały wtedy w sierpniu, we wrześniu na kierunku zaporowskim, żeby pociągnąć do końca i przeciąć to ugrupowanie, ten korytarz lądowy. Nie udało się. Moim zdaniem to wynikało między innymi z dowodzenia na wschodzie, który był udziałem syryjskiego. Panie generale, mówi pan o tym wielkim błędzie, który popełnili Ukraińcy, działając zbyt zachowawczo, ale przede wszystkim dając czas na przygotowanie się Ukraińcom, Rosjanom do obrony. Podobno za to właśnie poleciał Załużny, no bo jako głównodowodzący odpowiada za tą koncepcją, a Syrski, może to akurat plus, jest znany z tego, że w przeciwieństwie do Załużnego nie jest ostrożny, że jest zwolennikiem zdecydowanych, agresywnych operacji zaczepnych. Może to o to chodzi i może on teraz spróbuje jednak wiosną szarpnąć i mocno zaatakować w jednym punkcie, bo nawet Załużny w tym pożegnalnym swoim tam wystąpieniu powiedział, że teraz Ukraina, uwaga, prowadzi nową strategię. No to nową to jaką? No chyba bardziej agresywną. Znaczy przede wszystkim wrócimy do Zaporoża. Przypomnij, wypada, że w listopadzie 2022 roku prezydent Zełenski powiedział: my uderzymy w Zaporożu. Pamiętamy wszyscy. Ja mówię, fajna gra. Fajna, nie powiedziałem wtedy, fajna gra prezydenta i wojskowych. Wprowadzają Rosjan w błąd, informując ich o kierunku uderzenia, żeby Rosjanie uwierzyli w to, że tam uderzy armia ukraińska. Nikt nie wierzył w to z wojskowych, że tam uderzą. No, nazywaliśmy to myleniem operacyjnym, że tu mówią uderzymy, a uderzą gdzie indziej. Ja to głęboko wierzyłem, że tak robią. Okazało się w czerwcu 2023, że uderzyli w Zaporożu. Nie wierzyłem w to. Więc wiedzieliśmy wszyscy o tym, że od grudnia Rosjanie ten kierunek minują jak szaleni. Łamali sobie zęby Ukraińcy. I teraz pytanie jest takie. Czy to Zełenski, deklarując to w listopadzie 2022 roku, wymusił decyzję, że to będzie Zaporoże? I Załużny musiał to wykonać? Prawdopodobnie tak. I mało tego, to moim zdaniem to duży wpływ na tą decyzję mieli doradcy Zachodu, Brytyjczycy i Amerykanie. Nie doszacowano potencjału armii rosyjskiej, nieznajomość doktryn armii rosyjskiej oraz terenu spowodowało to, że armia ukraińska była pchnięta na najsilniejszą obronę w rejonie tej wojny. Błąd zasadniczy. Zawiodło wszystko. Ale moim zdaniem to by wynikało z decyzji politycznych, oczekiwań politycznych Zełenskiego i Zachodu, którzy mówi: idźcie w końcu naprzód, bo dajemy wam amunicję i broń. To jest konsekwencja. Teraz wracając do tego, co pan powiedział, co powiedział Załużny o zmianie strategii. Wie pan, ja nie wiem, czy głębokie rany da się wyleczyć bandażem. Tak mówię kolokwialnie po żołniersku. Te rany są tak głębokie w strukturze armii ukraińskiej, że ona nie będzie miała potencjału do prowadzenia jakichkolwiek operacji. Tym bardziej, że
Po pierwsze, inicjatywę mają Rosjanie, strategiczną, i przewagę strategiczną mają Rosjanie. Rosjanie dokonali głębokiej reformy swojej armii, między innymi systemu dowodzenia, struktur, je uelastycznili bardzo mocno, dozbroili bardzo mocno. I moim zdaniem są przygotowani na każde działanie strony Ukraińców, ale moim zdaniem Ukraińcy nie mają takiego potencjału, żeby zagrozić na jakimkolwiek kierunku armii rosyjskiej. Chciałbym się mylić, panie redaktorze, ale z mojej wiedzy wynika, że Ukraińcy nie mają już ludzi, nie mają amunicji. A jak tego nie ma, czymże zaczynać awantury? Teraz pozostaje Ukraińcom tylko głęboka obrona, stała obrona i za wszelką cenę obrona. Bo jeżeli dalej będą tracili terytoria, to jak powiedziałem wcześniej, Putin się rozpędzi i dojdzie do Dniepru. Co wtedy Ukrainie zostanie? No tak, ja chciałbym jeszcze zapytać pana, panie generale, o taki międzynarodowy aspekt tej sprawy, bo tak jak pan powiedział, następuje ta zmiana w bardzo trudnym momencie dla Ukrainy. Ukraina jest w defensywie, kończy się broń. Na Zachodzie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, wielu ludzi ma już dosyć wspierania Ukrainy i nagle taki sygnał zostaje wysłany przez Ukrainę. Odwołujemy głównodowodzącego, bardzo popularnego na Zachodzie załużnego, który stał się symbolem armii, która, tak jak pan mówi właśnie, odparła Rosjan pod Kijowem w 2022 roku, więc jak to zostanie odebrane na Zachodzie? Czy to nie zostanie odebrane w ten sposób? Słuchajcie, naprawdę jest źle z Ukrainą, nie inwestujmy w nią, nie dawajmy jej broni. Czy to nie jest właśnie błąd taktyczny? Znaczy, wie pan co, moim zdaniem chyba sytuacja dojrzała do tego, żeby szukać gwałtownie rozwiązań politycznych. Sytuacja Ukrainy jest krytyczna, ale za sprawą Kijowa, moim zdaniem. Sprawcami tego nieszczęścia, znaczy nieszczęścia, jeszcze nie nieszczęścia, ale tego widma klęski, to jest Kijów, absolutnie. To są te spory w Kijowie polityczne, tych sporów ofiarą stał się Załużny, którego posądza się o różne ambicje polityczne, a przecież dowodził cały czas. Zachód jest zachowawczy. Zachód jest zachowawczy, Amerykanie dystansują się od tego, mówią, że to sprawa Żeleńskiego, on ma prawo imienić sobie dowódców jak chce. Choć na pewno dowódcy natowscy mają sympatię dla Załużnego, właśnie za to, co pan powiedział, że świetnie dowodził tej operacji. Natomiast moim zdaniem Zachód jest zachowawczy, czeka na rozwiązania polityczne, być może czeka na wyraźny sygnał z Kijowa, że czas dojrzał do tego, żeby szukać rozwiązań politycznych. Tylko pytanie jest takie, czy Putin da szansę? Mówiłem o tym, że on prowadzi tę operację zaczepną i ma na razie dobre rokowania ta jego operacja. Druga rzecz, w Rosji są wybory. W kwietniu prezydent Rosji będzie nowym prezydentem, oczywiście stary prezydent Putin, bo już rywali prawie nie ma. To po pierwsze. Po drugie, on prowadzi cały czas operację specjalną. Proszę zauważyć, że ta operacja specjalna powinna dobiegać końca. On swoje cele w tej operacji specjalnej osiągnął. Te, które deklarował w 2022 roku, kiedy dokonał agresji na Ukrainę, on mówił, że on chce dokonać defaszyzacji Ukrainy, denazyfikacji Ukrainy i chcą ratować tą społeczność rosyjską i prorosyjską, która żyje we wschodniej Ukrainie, która jest przez Ukraińców mordowana, represjonowana, zamykana w obozach i tak dalej, torturowana. I moim zdaniem Putin wraz z zwycięstwem w wyborach lub tuż przed wyborami ogłosi zwycięstwo w operacji specjalnej. To nie będzie finał wojny, ta wojna będzie trwała. Ale on musi tą wojnę, tą operację specjalną zakończyć, bo operacja specjalna nie trwa wiecznie jak wojna. A zatem moim zdaniem on osiągnie dwa cele. Wygra wybory, ale przed wyborami ogłosi zwycięstwo w operacji specjalnej, czy wzbudzi entuzjazm w narodzie rosyjskim, a wśród polityków na Zachodzie wywoła wstrząs, który być może spowoduje to, że będą przekonywać Kijów do tego, żeby chciał Kijów zaprzestać działań zbrojnych. Bo Putin może zrobić jeszcze ten ruch. On może powiedzieć, to ja jednostronnie wstrzymuję działania zbrojne, bo cele operacji specjalnej osiągnąłem. Wstrzyma działania wojsk. Co zrobią Ukraińcy? Co zrobi Zachód? Wielu na Zachodzie powie, że Putin jest tym, który już nie chce wojny. Zapomną mu, że jest agresorem, bo tą wojną Zachód jest zmęczony. W Ameryce też są zmęczeni wszyscy i Biden też oczekuje rozwiązań w Ukrainie takich, które pozwolą jemu. On szuka teraz argumentów, da grać w wyborach dalej. Bo jeżeli on będzie dalej miał narrację wojenną, dalej będzie wspierać Ukrainę, dalej będzie pomagał Ukrainie przeciwko Rosji,
to proszę zobaczyć, że sondaże w Stanach Zjednoczonych są przeciwko Bidenowi właśnie ze sprawą Ukrainy. On wie, że może to przegrać, więc on też będzie szukał politycznych rozwiązań, które pozwolą zatrzymać te działania, te, znaczy tą wojnę. Choć wojny nie zatrzyma, natomiast tutaj jest zagadka, na ile prezydent Chin włączy się w to, żeby chcieć zatrzymać Putina. No tak, to już wielka rozgrywka. Ja mam jeszcze, panie generale, dwa tylko krótkie pytania o tą zmianę, zanim przejdziemy do ogólnej sytuacji wojskowej. Pierwsze, wspomniał pan o tych politycznych rozmaitych intrygach. Dużo się mówiło swego czasu, że Amerykanie namaścili Załużnego, bo mieli już dosyć Zełenskiego, na kolejnego prezydenta Ukrainy. Czy myśli pan, że może Zełenski tym ruchem odwołania Załużnego próbuje się pozbyć swojego rywala politycznego? Czy to nie jest tego typu intryga? Bo jeżeli tak, no to marnie naprawdę z Ukrainą, bym powiedział. Znaczy, wie pan, tego nie, żeby kluczyć, bo o tym się mówiło dużo. Nie wiem, czy to były spekulacje, czy to były informacje oparte na faktach. Ja czy raczej bym to kładł na szale spekulacji. Załużny przynajmniej moim zdaniem, podkreślam, moim zdaniem, nie dawał sygnałów takich, które by świadczyły o tym, że on ma ambicje polityczne. Jemu to przypisywano. Przypisywało mu to wielu polityków z Kijowa. Może to była gra specjalna, żeby stworzyć warunki do tego, żeby go usunąć jako zagrożenie polityczne. Ale moim zdaniem to nie jest prawdą i uważam, że on nie miał ambicji politycznych, natomiast został w to wmanewrowany. Tak zawsze jest, wie pan, że jeżeli chodzi o wojskowych, to wojskowi, jeżeli się ich chce się pozbyć, to najpierw manewrować jakieś zrywki polityczne, żeby jakieś afery, wtedy łatwo się pozbyć. Przypisuje się, że Załużnemu coś, co nie było jego udziałem, nie było jego ambicją, ale stał się ofiarą właśnie tego, co jemu politycy i jeszcze inni gracze, Jermak, Budanow przypisywali. Tak, i poza tym też przedstawiano to, panie generale, w takiej formie, że jeżeli Załużny by wystartował w wyborach albo został prezydentem, to byłaby dyktatura wojskowa, jak w Nikaragui. Natomiast przypominam, że, drodzy państwo, chociażby prezydent Czech obecny jest generałem, no jakoś nie ma dyktatury. Chciałem powiedzieć, że na dyktatora generał nie wygląda. Prezydent Czech. No właśnie. No, ale widzi pan, propaganda, politycy manipulują, grają. Nic czystego w tym nie ma. Tak jest, ale to, że generał jest prezydentem, nie oznacza, drodzy państwo, od razu, że jest chochunta. Czechy pokazują, że jest inaczej. Natomiast i ostatnia sprawa to jest ta mobilizacja. Dużo się mówiło o tym, że o ile Syrski to rzeźnik i się nie liczy z życiem żołnierzy, to Załużny się liczy bardzo, jest bardzo ostrożny, czego efektem właśnie było między innymi to, że nie powoływano do wojska młodych ludzi, tylko raczej roczniki starsze, 40+. I teraz, czy to się zmieni, panie generale, teraz, czy Syrski może właśnie wymusi na Zełenskim? No dobrze, no to w takim razie prosimy 400 tysięcy nowych rekrutów. Tak może być, nie wykluczam tego, natomiast Syrski ma świadomość tego, że na razie idzie politykom w Kijowie, tym, którzy łby podnoszą, ci, którzy byli prorosyjskie, mieli sympatię. Nie wiem, ta ekipa nie jest tak silna, że ona nie manipuluje panem prezydentem Zełenskim. Mnie się wydaje, że po tych dwóch latach obserwacji Zełenski nie ma takiej mocy sprawczej, żeby zapanować nad tymi elitami politycznymi, oligarchami kijowskimi. Moim zdaniem to on jest instrumentem w ich rękach. I teraz moim zdaniem, jeżeli parlament do tej pory nie dopuścił do mobilizacji, to nadal nie dopuści. Jeżeli dopuści, to będzie to mobilizacja szczątkowa, która nie pozwoli w pełni uzupełnić sił zbrojnych Ukrainy. Nie mają Ukraińcy pomysłu. Moim zdaniem rozpaczliwie szukają pomysłu na to, jak przetrwać, ale to jedynym ratunkiem są rozstrzygnięcia polityczne, które mogłyby zatrzymać działania zbrojne, bo jeżeli nie będzie rozwiązania, to moim zdaniem Putin swoje cele osiągnie, te zredefiniowane, czyli dojdzie do Dniepru, a pozycja Zełenskiego będzie w zasadzie tak słaba, że go usuną albo w wyniku przewrotu w Kijowie, i to nie z udziałem wojskowych, tylko politycy to zrobią, albo ogłoszą wcześniejsze wybory tuż po zakończeniu działań zbrojnych, na przykład kiedy powiedziałem Putin wstrzyma działania zbrojne, ogłoszą wybory, które Zełenski z Kretesem przegra. W tej chwili powiem tak, moim zdaniem i według tych informacji, które mam stamtąd,
to Zełenski stracił wiarygodność bardzo mocno. Zresztą już wcześniej mówiono negatywnie o nim, że jest rozchwiany, nie jest jednoznaczny, a tylko pogrąża go to, że on deklarował jeszcze półtora roku temu, że skończy z korupcją, z oligarchami, no nie zrobił nic. O tym wszyscy wiedzą, o tym wiedzą żołnierze, którzy są okradani z umundurowania, z jedzenia, ze wszystkiego. On nie zrobił porządku i to okradają ich wojskowi i politycy. A zatem pozycja Zełenskiego jest bardzo słaba. Bardzo słaba i te zmiany w wojsku tylko twierdzą w przekonaniu, że Zełenski zachowuje się w tej chwili jak człowiek, który szuka rozwiązania, ale nie ma pomysłu, jak sobie pomóc i Ukrainie pomóc w tym, co Ukrainy czeka na najbliższych miesiącach. No tak, przypomnę Państwu, że Amerykanie trochę Ukraińców docisnęli, natychmiast rozbili jakąś szajkę korupcyjną w MON-ie, w Ministerstwie Obrony Narodowej Ukraińskim, gdzie właśnie defraudowano pieniądze dla żołnierzy. Ja widziałem, panie generale, pańską wypowiedź medialną w tej sprawie, że mocno pana to wkurzyło, delikatnie mówiąc. Znaczy, wie pan, chyba każdego by wkurzyło, szczególnie dowódców wojskowych, którzy powinni szczególną troską otaczać swoich żołnierzy i dbać o żołnierzy, mieli wszystko. Wie pan, ja mam swoje doświadczenia i pamiętam, kiedy były takie jeszcze czasy zmian w armii, jaka była też w Polsce korupcja, polegające między innymi na tym, że moje wojsko dostawało na przykład w jednej z jednostek wojskowych pomarańcza na dwóch żołnierzy. Czy pan wyobraża? Albo herbatę, którą kazałem sobie zaparzyć, a miałem wrażenie, że piję wysuszoną trawę. Mógłbym takich przypadków mnożyć, ponieważ wtedy miałem bardzo, jako dowódca dywizji 11, między innymi silne spory z tymi, którzy odpowiedzialni byli za logistykę, która to logistyka, jakbym powiedział panu, jakie mięso przywożono, znaczy półtusze przywożono do jednostki w Żaganiu, wie pan skąd? Ze Śląska, gdzie w tych opakowaniach było więcej krwi niż mięsa. Tak okradano żołnierzy, wie pan. Także to nie jest tylko typowe dla Ukrainy. Wydaje się, że to jest typowe również i dla chyba tej naszej mentalności wschodniej, bo byłem świadkiem i mógłbym takich przykładów przytoczyć więcej. Wojen moich dowódców, moich z tymi, którzy moich żołnierzy oszukiwali. Między innymi właśnie na najłatwiej to było oszukać na czym? Na żywności. Wie pan, wyobraża na poligon, jadę Drabski z pułkiem swoim, gdzie w pobliżu poligonu są piekarnie w Reczu Pomorskim czy w Kaliszu Pomorskim, a ja dostaję zarządzenie od przyłożonych, że moi mają wozić logistycy pieczywo z odległości 200 kilometrów. Bo okazało się, że ten piekarz, który tam piecze, to jest brat jednego z decydentów, który nie podpisuje umowę. Panie Piotrze, można by mnożyć takich przykładów. Także jak mówimy o tym, to jest to w ogóle zmora chyba wszystkich tych, którzy decydują o wydaniu pieniędzy wojskowych, bo powtarzam, to było moje doświadczenie sprzed lat niestety i zawsze to był przedmiot bulwersacji i wojen z tymi, którzy byli za to odpowiedzialni. Ale to jest, to wracam do tematu. Tu chodzi o to, żeby ci dowódcy, którzy dowodzą, wyrażali troskę swoich żołnierzy, żeby dbali o nich. Bo jeżeli Syrski jest tym dowódcą, który akceptuje to, że jego wojsko jest okradane, głównie z żywności, bo to decyduje o dobrym nastroju żołnierzy, o mundurowaniu, o warunkach w polu, no to nie jest droga do zwycięstwa. Tak. Ja przepraszam, takie osobiste wycieczki, takie powroty pamięcią do wielu rzeczy, ale mam to w głowie cały czas i w sercu, bo nie mogę tego po prostu tolerować. Dowódcy wiedzą o tym moim. Domyślam się, panie generale, mam tylko nadzieję, że tego typu patologie już są przeszłością w Polsce. Na Ukrainie to nadal jest, natomiast jest to tyle tragiczne, że trwa wojna. Ludzie w każdej chwili mogą mieć odstrzelone 4 litery, mówiąc wojskowemu, i dostają jakieś trzeciorzędne jedzenie. Ja widziałem jakiś raport, że między innymi jajka w Kijowie można kupić za ileś tam hrywien, a wojsko zamówiło właśnie przy takim ustawianym kontrakcie 1 000 000 jajek, strzelam, za 3 razy więcej. W związku z tym ktoś tą różnicę wziął do kieszeni. To jest, wie pan, dla mnie to dla mnie jeszcze, ja powtarzam, to była codzienność kiedyś. No ale to już jest historia. Ufam, że tak jak pan powiedział, tego już w armii nie ma, mam nadzieję. Ja też mam nadzieję, panie generale. Natomiast ten skandal korupcyjny to była poważna sprawa, bo to była amunicja i forsa została zdefraudowana zachodnia.
W związku z tym to jest wkurzające z perspektywy naszej, ludzi, którzy wspierają Ukrainę w taki czy inny sposób, i rządy, i zwykli obywatele, kiedy się pomyśli, że część tej, nie chcę nikogo zniechęcać do pomagania, żeby było to jasne, ale że część tej pomocy może paść ofiarą właśnie takich oszustów. Znaczy, że pan pozwoli dwie rzeczy. Pierwsza to, z mojej wiedzy stamtąd, od sierpnia Kijów nie zamówił nikogo amunicji. My mówimy o tym, że w Europie nie ma amunicji. Amunicja jest. I 155, i 122 przeciwpancerna też jest. To też wiem. Ona jest do kupienia, ale Kijów nie zrobi zamówień, bo Kijów liczy na donacje. Skończyły się te czasy. Skończyły się te czasy. Kijów ma pieniądze i ma je wydać właśnie na amunicję. Kijów tego nie robi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Są państwa w Afryce, gdzie pojawiła się amunicja, która została dostarczona na Ukrainę. Nie będę ich wymieniał, tych państw, ale wiem to od kolegów, którzy tam byli z Ukrainy, którzy to widzieli, bo pan wie o tym, że Ukraińcy walczą w Afryce z Wagnerowcami też. To jest informacja, która nie jest informacją tajną, że tam w Afryce pojawiła się amunicja, która została dostarczona na Ukrainę. Nawet jej nie przepakowali, tylko trafiła na czarny ląd. Jak? Przez kogo? Dlaczego? Wie pan, to jest towar deficytowy. Potrzebują go wszyscy, bo ognisk walki w Afryce jest bardzo dużo. Oni też potrzebują amunicji i ktoś na tym robi kokosy. I jestem przekonany, że to ta amunicja, trafiając na Ukrainę, ona z Ukrainy wylatuje, czy jest wywożona i trafia tam. I za tym stoją ci ludzie, którzy są skorumpowani, którzy te pieniądze, które my dajemy, wykorzystują w sposób niewłaściwy, osłabiając zdolności armii ukraińskiej. No tak, i to wiem, że Amerykanie mocno docisnęli, wysłali jakąś komisję na Ukrainę, do Kijowa, która ma zbadać, jak są te pieniądze wydawane, stąd mam nadzieję, że to jest jakiś impuls do walki z tą korupcją. I jeszcze, jak już jesteśmy przy pańskich wystąpieniach medialnych, panie generale, dużym echem odbiło się też pańskie wystąpienie, że Polska powinna tych uchylających się przed mobilizacją ukraińskich rekrutów, którzy są na naszym terytorium, złapać i ciupasem dostarczyć na granicę. Widziałem, że wkurzył pan wielu ludzi tym. Panie redaktorze, przede wszystkim ja powiedziałem, że to było w Tok FM, bodajże w radiu, mówiłem o rekrutacji tych żołnierzy. Pomylono pojęcia i to pomylił Onet pojęcia. Ja wiem o rekrutacji, a Onet nie wiedzieć czemu użył słowa deportacja. Ja mówiłem o tym, żeby zastosować polską zasadę, znaczy polski pomysł z 1939 roku, kiedy nasz premier rządu polskiego na uchodźstwie, generał Sikorski, zawarł porozumienie z rządem francuskim o wcielaniu do armii polskiej formowanej we Francji, że emigrantów z Polski, którzy pracowali we Francji. Rząd francuski wyraził zgodę na to, żeby Sikorski mógł rekrutować poprzez polskie biuro rekrutacyjne emigrantów z Polski i on ich wcielał do polskiej armii i oni byli zwolnieni od wcielenia do armii francuskiej. Ja mówiłem o rekrutacji, żeby Kijów w porozumieniu z rządem w Warszawie, w Berlinie i gdziekolwiek zawarł porozumienie o stworzeniu możliwości rekrutacji wśród Ukraińców na terenie Polski, Niemiec, Francji, spośród emigrantów stamtąd. Nie mówimy o deportacji. Słowa deportacja i ten mechanizm deportacyjny wymyślił Onet. Ja nie użyłem nigdy słowa deportacja, ale to jest manipulacja moim zdaniem. Jeżeli kogokolwiek zbulwersowałem, to chcę powiedzieć, że nie użyłem słowa deportacja, a mówię o legalnej rekrutacji na podstawie porozumień między rządami. A to, że manipulują niektórzy dziennikarze, to ma służyć albo zafałszowaniu obrazu, albo deprecjonowaniu mojej osoby. No ale ja już się tylko przyzwyczaiłem. No tak, ale to dobrze, że zapytałem, panie generale, o tą sprawę. Bo bardzo dobrze, panie Piotrze. Dziękuję panu za to, bo to wielu ludziom wyjaśni. Nie tak użyłem słowa deportacja. Deportację słowa użył Onet. Nawet starałem się ustalić, który to dziennikarz. Okazało się, że to jest bezimienny dziennikarz Onetu użył tego słowa deportacja. No tak. Ludzie są pozbawieni czasami czci i honoru, bo uważam, że nie może być bezimiennych artykułów, bo jest to ociera się o pomówienia. Natomiast ja użyłem słowa na pewno rekrutacja. Tak jest. Dobrze, dziękujemy panie generale za to. Ja tylko muszę powiedzieć, że ja mam mieszane uczucia i widzę, że mieszane uczucia mają na przykład widzowie Historii Realnej, widzę to w komentarzach. Z jednej strony irytuje
bez wątpienia część internautów to, że się dekują tutaj młodzi Ukraińcy, no ale z drugiej strony jest interes polskich przedsiębiorców, którzy tych ludzi zatrudniają. Jeżeli ich ściągniemy z rynku pracy, no to problem będą mieli nasze firmy i zacznie PKB nam spadać. No, panie Piotrze, dylematy ale trudne. Ale ja podzielam poglądy naszych internautów. Panie panu, to dlaczego? Bo to są dwie grupy Ukraińców młodych. Jedna grupa to są ci tacy, złego słowa użyję, ale ci biedni, ci robotnicy, pracownicy, którzy pracują rzetelnie i oni te pieniądze zbierają, pomagają swoim rodzinom w Ukrainie. Ale my też widzimy tych, którzy nie pracują, którzy mieszkają w hotelach, jeżdżą super brykami po Polsce. Oni się skalali pracą u polskich pracodawców. Także podzielmy te dwie grupy na dwie grupy. Znaczy, podzielmy ich na dwie grupy. Tych, którzy rzetelnie pracują dla naszych pracodawców i to jest kapitał, którego trudno by się było nam pozbyć, ale jeśli też druga grupa, która się nie skalała żadną pracą, jeżdżą super brykami, mieszkają w super hotelach, żyją luksusowo. Także zdania jak zwykle uczonych są podzielone, ale trzeba mieć świadomość tego, że to są dwie grupy Ukraińców, którzy się dzielą, którzy się sami podzielili na te dwie grupy. No dobrze, panie generale, zobaczymy, jak będzie teraz sobie radził nowy głównodowodzący. Zobaczymy, co się stanie z Załużnym, bo też Zełenski temu jakieś propozycje składa, ale dosyć chyba nieciekawe, bo powiedział, mam nadzieję, że dalej będzie pracował dla państwa, zobaczymy. Ale pierwszym orzechem do zgryzienia dla nowego głównodowodzącego syryjskiego będzie rosyjska operacja w Awdijewce. W momencie, kiedy mówimy o tym, Rosjanie mocno przyciskają, 20-30% miasta już jest w ich rękach. Jak pan przewiduje, że potoczy się ta bitwa? Znaczy generalnie ja bym cofał wojska z Awdijewki, bo szkoda mi tego wojska byłoby, żeby tracić je tam. Rosjanie mają przewagę, Rosjanie mają przewagę. Wie pan, panie Piotrze, to też z Awdijewki wiem od... No wiem z Awdijewki. Oni nie mają już amunicji, Ukraińcy. Im została już amunicja 5,45, taka unikalna amunicja kiedyś z naszego karabinu Tantal. Już nie mają amunicji do moździerzy, nie mają amunicji do czołgów. O tym świadczą nawet obrazki stamtąd, które mi Ukraińcy wysłali, gdzie stoi kolumna czołgów rosyjskich i stoją sobie, by nie są zagrożone, bo Ukraińcy mają czym uderzyć. Ja bym zwrócił uwagę na to, że nie tylko Awdijewka, ale i Kupiańsk-Stratowo, tam gdzie Rosjanie i od Białogorodu kumulują swój wysiłek, który ma moim zdaniem wyrzucić Ukraińców za rzekę Oską i zagarnąć kolejną część obwodu charkowskiego. Także tam bym też był bardzo, tam bym kumulował też swoją uwagę, ponieważ Rosjanie rozwijają operację i prawdopodobnie będą chcieli obejść Bachmut i pójść dalej w kierunku na Połtawę. A zatem mają potencjał, mają korpus armijny nowy, który prowadzają do bitwy, w związku z tym mają tą przewagę operacyjną, która pozwoli im wypierać Ukraińców na tych kierunkach, które wymieniłem. Właśnie miałem o to zapytać, bo w Awdijewce się kotłuje. Drodzy Państwo, przy okazji już niedługo, może nawet w niedzielę, na naszym kanale specjalny odcinek poświęcony tej bitwie. Natomiast właśnie media, między innymi Forbes, donoszą, że Rosjanie koncentrują bardzo duże siły na północy, właśnie na tym kierunku charkowskim, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, 500 czołgów, jakieś olbrzymia ilość transporterów opancerzonych. Spodziewa się pan tam od północy ataku właśnie jakiejś akcji zaczepnej? No to panie przecież zapowiadali, że oni pierwszym celem tej operacji od północy to jest wyrzucenie Ukraińców za rzekę Oską, a jeżeli by doszło do uderzenia, to by uderzyli od północy Białogorodu wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Oską, żeby zrolować obronę armii ukraińskiej na rzece Oską, bo tam Ukraińcy przygotowali obronę, żeby zatrzymać to uderzenie armii rosyjskiej z kierunku Kupiańska i Swatowe. Ale jeżeli by się udało Rosjanom uderzyć od północy i tą obronę uderzyć ze skrzydła północnego, to udałoby się im zrolować, mało tego, Charków byłby zagrożony. No dobrze, to kolejne złe wieści dla Ukrainy. Zobaczymy, czy mają siły, żeby to odeprzeć. Panie generale, ja jeszcze, jak pan wie, oglądam, jak wszyscy internauci, filmiki rozmaite. I jeden z filmów, który robi furorę, bo dwa takie ciekawe chciałem pana zapytać. Pierwszy to widać na jakimś zmarzniętym stepie kolumny rosyjskich wojsk i jest zaatakowana, no chyba bronią kasetową, bo się pojawia mnóstwo takich wybuchów eksplozji. Czy zawsze mi się wydawało, że broń kasetowa to jest broń przeciwpiechotna głównie? Czy to można też jej używać przeciwko pojazdom i czołgom? Znaczy tak, na pewno tak, bo każda mina, na którą najedzie wóz bojowy, jakieś tam szkody wywołuje. Natomiast pytanie jest takie, jaka to była broń kasetowa
I to po pierwsze, po drugie, to może być amerykańska broń, która ma sobie pod pociski przeciwpancerne, tak zwane skity, które się rozsiewają na jakiejś powierzchni i one są, stają się po upadku na ziemię, stają się miną przeciwpancerną. Uderzy wóz bojowy również. A panie generale, czy Polska ma, bo wiem, że część krajów uważa, że to jest niemoralne używanie tej broni, czy Polska ma w swoim arsenale broń kasetową? Ma kasetową broń, to jest broń kasetowa, która jest montowana, znaczy w policzka BM-21, my mamy taką broń kasetową, natomiast my jej nie używamy. Wie pan, panie Piotrze, my jesteśmy sygnatariuszem porozumień ottawskich, które wyłączyły z użycia broń przeciwpiechotną, czyli miny przeciwpiechotne. I teraz pytanie jest takie, w obliczu wojny, kiedy na wojnie w Ukrainie obie strony używają min przeciwpiechotnych, Rosjanie nie są sygnatariuszem porozumień ottawskich, Ukraina owszem jest, ale używa broni przeciwpiechotnej, znaczy min przeciwpiechotnych, no bo się nie da nie używać. Jak zatrzymać piechotę rosyjską? Piechociniec po minie przeciwpancernej przejdzie, ale po przeciwpiechotnej nie przejdzie. W związku z tym teraz jest wiele dylematów, wiele wyzwań, przed którymi my stoimy, bo jeżeli jesteśmy sygnatariuszem porozumień ottawskich, to my obrony przed piechotą nie mamy tak de facto, bo min przeciwpiechotnych nie mamy. Znaczy inaczej, nie wolno nam używać, bo jesteśmy sygnatariuszem. Ale Ukraińcy, którzy są też sygnatariuszem, oni tych min używają, bo muszą. Tak jest oblicze wojny. I co innego, deklaracje polityków w czasie pokoju, a co innego wymagania pola walki. My w mojej opinii, przygotowując się do wojny, powinniśmy mieć, ale to będą decyzje polityczne, bo nie trzeba by pewnie wypowiedzieć porozumienie ottawskie, ale to będzie niezwykle trudne, ponieważ będzie pewnie opór bardzo wielki wśród polityków, którzy tak na dobrą sprawę przecież na wojnę nie pójdą. No wiadomo. Panie generale, ja wiem, że też miny można normalnie zakopywać, ale też są jakieś pola minowe narzutowe, tak? To się je... Tak, one są wysiliwane z wyrzutni rakietowych różnych. My mamy baobaby, które mogą stawać też narzutowe pole minowe. To znaczy są to wyrzutnie, gdzie ładuje się miny, też i kasetowe, po 5 min w tubie, odpalane są, upadają. Jest to broń powszechnie używana, miny kasetowe przy wszystkich i wszystkie te miny mają. Ja pamiętam w Iraku całe pola, dziesiątki hektarów zasypane minami kasetowymi, i to amerykańskimi, bo Amerykanie tam je zrzucali przeciwko odwodom armii irackiej, pancernym odwodom. Znaczy generalnie są zdolności do wyrzucania min kasetowych, do wykonywania narzutowych pól minowych, zarówno z wyrzutni naziemnych, jak i ze śmigłowców. Są śmigłowce, które są przystosowane do stawiania narzutowych pól minowych też. I taki potencjał w Polsce też był. Ja widziałem też filmik ciekawy, jak Bradley ukraiński najechał na minę. Całe szczęście załoga wyskoczyła, uratowała się. Natomiast a propos pól minowych, to Polska, chyba Rzeczpospolita, kilka dni temu opublikowała informację, że bardzo mocno ufortyfikowujemy teraz naszą granicę z, jak rozumiem, obwodem kaliningradzkim, królewieckim i Białorusią. To jest w jakiś sposób powiązane z tym, co robią Bałtowie, bo państwa bałtyckie też robią jakieś fortyfikacje na granicach. Czyli co, my tam nie możemy minować, tak? Możemy tylko robić fortyfikacje, to jakie w takim razie, jak nie miny? Jakieś bunkry? Panie Piotrze, pozwoli pan, tylko wrócę jeszcze do tego Bradley'a, który wiecie na minie. Chcę panu powiedzieć, że my w Afganistanie mieliśmy rosomaki, które wylatywały w powietrze na większych minach, niż doświadczenie mają Bradley'owcy w Ukrainie. Talibowie ustawiali miny pod nasze rosomaki, które miały często 3-4-krotnie większą moc niż te miny, które mają Ukraińcy na polach walki w Ukrainie. I powiem, co jest leto rosomaka. Nikt z rosomaków w wybuchu min nie zginął. Urywało około 1-2. To tylko nasze doświadczenie. Także to nic nowego dla nas. Natomiast wie pan, fortyfikacje. To jest temat odrębny. To my wiemy o tym dobrze, jaki problem i dylemat mieli nasi dowódcy w 1939 roku. Budować fortyfikacje przed żniwami, czy nie budować fortyfikacji przed żniwami? Czy żniwa nie przeszkodzą budowaniu fortyfikacji? A dobrą sprawę, myśmy nie przygotowali fortyfikacji w takim zakresie, jaki można było, ponieważ śmigły dopiero w lipcu pozwoliły na rozpoczęcie prac polowych. To późno było.
fortyfikacje czy pasy obrony przygotuje się zawczasu w czasie pokoju. Nie ma czasu na to, żeby w czasie wojny przygotować fortyfikacje o charakterze stałym. Ja nie mówię o linii Maginot, ale o fortyfikacjach stałych, które będą przeszkodą dla potencjalnego przeciwnika, który będzie prowadził operację zaczepną. Fortyfikacje o charakterze stałym buduje się tam, gdzie teren jest dostępny dla przeciwnika. Więc trzeba mu utrudnić tą dostępność tego terenu. Więc takie fortyfikacje się wykonuje w czasie pokoju, tworząc pasy obrony, fortyfikując w terenie, który, na którym to można zrobić. Bo oczywiście nikt nie będzie rolnikowi na polu, gdzie ma zboże, kopał schronów natychmiast. Więc w związku z tym takie prace przygotowuje się w czasie pokoju zawczasu. To, co można wykonać, już się przygotowuje. Wie pan, moim zdaniem już można wykonać, ponieważ w przesmyku między jeziorami rolnicy nie mają upraw swoich. Więc można już pewne prace przygotowawcze już przeprowadzić, tym bardziej, że one powinny być poprzedzone tak zwanym studium terenu. Nie da się tak, wie pan, ad hoc pojechać, tu kopiemy. Musi być przygotowane studium terenu. Stosownie do tego studium terenu przygotowuje się koncepcję inżynieryjnego przygotowania terenu. Czyli to, o czym pan mówi, czyli wkomponowuje się w to pas obrony, gniazda oporu, pola, planuje się pola minowe, planuje się i się nie ustawia. Planuje się pola minowe, buduje się umocnienia, gromadzi się środki materiałowe do wykonania zapór inżynieryjnych, przygotowuje się zalania terenu, zatopienia terenu, które na przykład wojny się wykonuje. Czyli wysadza się na przykład jazy na rzekach po to, żeby zalać jakiś obszar terenu. Więc część prac wykonuje się w czasie pokoju, tych prac, które już można wykonać, natomiast w ramach przygotowania do prac, które będą wykonywane w przypadku, gdyby doszło do agresji, gromadzi się środki materiałowe oraz potem siły i środki, czyli wojska, które te prace muszą wykonać. Czyli przed wojną i w kryzysie, kiedy już się wojna, wiadomo, że wojna wybuchnie, wtedy się wykonuje kolejne prace, ale nie wolno tego tematu zostawić i czekać na nie wiadomo co, ponieważ uważam, że są kierunki takie, które trzeba w Polsce przygotować obronnie, czyniąc z niego tego terenu, teren niedostępny, nieprzekraczalny dla przeciwnika. Dodam, że wschodnie granice nadbałtyki, czyli Estonii, Łotwy i Litwy, przynajmniej do wysokości Wilna, są to tereny bardzo trudno dostępne. Tam są jeziora, bagna, kompleksy leśne, rzeka Narwa. Idealny teren do prowadzenia obrony. Dobry pomysł mają, że to przygotują, bo Rosjanie sobie nie poradzą z tym terenem. Tam teren walczy z przeciwnikiem. Rewelacja. U nas od Ruskiennik z Litwy poprzez Augustów w kierunku na Biebrze, na bagna biebrzańskie, można też pociągnąć fortyfikacje w jakim zakresie. Bo przesmyk suwalski nie ma być ufortyfikowany w relacji ruchu północ-południe. Ma być wzdłuż granicy z Białorusią, tak jak to robią Litwini. Tu jest kierunek ustawienia, a nie w kierunku północ-południe. My się nie mamy bronić przed Litwinami. My się mamy bronić przed Białorusinami. Więc ta optyka widzenia musi być inna. Plus Królewiec, bo to... No, tak jest. No to, panie Piotrze, Królewiec jest terenem, który w przypadku, gdyby doszło do jakiejkolwiek konfrontacji zbrojnej, musi być natychmiast anektowany. Nie można w skali operacyjnej, strategicznej, przepraszam, nie można sobie pozwolić, żeby z tyłu za naszymi wojskami był Królewiec z wojskami rosyjskimi. Natychmiast izolacja i aneksja, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby ktokolwiek sobie pozwolił na to, żeby mieć za plecami Korpus Armii 11 i Flotę Bałtycką. Czyli, panie generale, niezatapiany lotniskowiec Putina można zatopić. To znaczy, ja sobie nie wyobrażam innej koncepcji strategicznej operacji obronnej na to, żeby zostawić sobie Królewiec, to tak sobie. Nie można tego pozwolić, nie na to pozwolić. No tak, ja muszę powiedzieć, że spędzam wakacje co roku na Suwalszczyźnie i jeżdżę sobie tam wzdłuż granicy i śmieję się czasami pół żartem, pół serio, że nie trzeba tego fortyfikować, bo Rosjanie tam postawili, już sami ufortyfikowali, w tym sensie, że jest taki pas zaorany terenu, kamery na płocie, druty kolczaste, no wygląda to po prostu surrealistycznie, a to las jest przecież tam się wzdłuż Żytkiem, tam na północy to znaczy wszystko... Znaczy oni się boją naszych przemytników, panie Piotrze. Ta.
No właśnie, tak myślałem, słyszałem, że tam wesoło jest pod tym względem. Zawsze Natomiast było. tak, natomiast jeszcze ostatnia sprawa pro tych fortyfikacji, bo nie ukrywam, że zaintrygowała mnie ta informacja, że coś tam budujemy, bo to dobry znak. Natomiast co to znaczy, panie generale, że się kanalizuje ruch przeciwnika przy pomocy fortyfikacji? To znaczy, że fortyfikując na przykład przesył między jeziorami, staramy się, żeby skrzydła były zamknięte zaporami inżynieryjnymi, minami. Zostawiamy taki korytarz wąski, czyli ten kanał, w którym przeciwnik uzna, że warto nacierać, bo nie ma tam albo min, albo zapór. I wokół tego kanału się gromadzi nasze siły i środki po to, żeby zniszczyć wszystko to, co trafi w ten kanał przeciwnika. Czyli pułapka. A skrzydła tego kanału są chronione przez miny, zapory, że przeciwnik ich nie pokona. To jest kanalizowanie ruchu wojsk, czyli wyłączanie części obszaru czołgu dostępnego z możliwości działania przeciwnika. Tworzy takie korytarze, kanały, gdzie on może nacierać. Na ile on się da na to nabrać, to zależy od jego mądrości. Natomiast na pewno nie będzie szturmował pozycji obronnych i pulminowych. Zresztą generalnie każdy teren powinien być zaminowany. Jeżeli przygotujemy się do wojny, to trzeba w zasadzie mieć już zgromadzone zawczasu dziesiątki tysięcy min, a żeby minować w ramach pól minowych, grup min. Pola minowe są rozległe w terenie, który jest dużo obszarowy, a grupy min się organizuje tam, na przykład na drogach, przy drogach, na przepustach i tak dalej, żeby uniemożliwić przeciwnikowi działanie. Ale to musi być system obrony, gdzie ta koncepcja inżynieryjnego zabezpieczenia terenu jest kluczową. No dobrze, bardzo dziękuję, panie generale, za to fachowe wyjaśnienie. Będziemy, drodzy państwo, obserwowali sprawę bałtyckiej linii obrony, fortyfikacji, która ma się ciągnąć od Estonii do Polski. Natomiast jest dwa ostatnie pytania. Jedno to bardzo krótkie, bo jeszcze jeden film mnie zaintrygował, coś dla pana jako czołgisty. Stoją dwa czołgi T-80 i uwaga, zostały uszkodzone, jeden poważnie, drugi mniej, jednym dronem. I ktoś napisał, że to taki pierwszy przypadek w historii wojskowości, ale chyba po prostu Rosjanie za blisko je ustawili, skoro stały burta w burtę, no to oba się zapaliły. Chyba błąd Rosjan. To możliwe, że tak mogło się stać. Zakładam, że nie było dwóch podpocisków, tylko był jeden. Pocisk, ale coś spowodowało to, że jeden zajął się ogniem od drugiego. Znaczy, wie pan, są różne powody. To jest to, że nawet na wozie bojowym może być jakieś materiały, które są łatwopalne, różne powody są i być może jakiś odprysk powodował to, że się te materiały zajęły. Zresztą wie pan, panie Piotrze, jeżeli nie ma penetracji kadłuba, jeżeli ognia nie ma w wozie bojowym, to czołg przeżyje. Czołg przeżyje. Tym bardziej, że każdy czołg ma system przeciwpożarowy w środku. Jeżeli nie ma tam penetracji i nie ma wybuchu amunicji, to ten system powinien przy założeniu, że on jest sprawny, on ugasi ten dym. Wie pan, kawalarzem, ja jestem czołgista, to miałem kawalarzy w czołgach, żołnierzy, którzy często robili sobie dowcipy i uruchamiali instalacje przeciwpożarowe w czołgu, wie pan przez co? Zapalał sobie papierosa i dotykał tym płomieniem do czujnika w wozie bojowym. Natychmiast odpalała się instalacja przeciwpożarowa i ten, który to zrobił, oczywiście już był ewakuowany na zewnątrz, ale ci pozostali w wozie bojowym musieli się ewakuować w trybie pilnym, bo ten środek przeciwpożarowy jest duszący. Wszyscy ewakuowali i śmierdzący. Przepraszam za wyrażenie. Zatem wydaje się, że to, że zajął się wóz bojowy od wozu bojowego, to ta bliskość, co pan powiedział, burta w burtę stała obok siebie. Tak jest. No ale muszę powiedzieć, że niezły dowcip w cudzysłowie, bo taki na granicy zrobienia krzywdy komuś. Natomiast ostatnia sprawa, którą chciałem pana zapytać, panie generale, kompletnie chciałem zmienić temat. Cała Polska żyje wielką debatą o CPK, Centralnym Porcie Komunikacyjnym. On ma też swój wymiar wojskowy, o czym pan Marek Budzisz mówił, drodzy państwo, w jednym z ostatnich odcinków Historii Realnej. Była duża debata w kanale Zero, interesująca w tej sprawie. I pomyślałem sobie, a zapytam pana generała, jak pan zapatruje się na CPK? Jest pan zwolennikiem czy przeciwnikiem? Budować czy zarzucić ten projekt? Jeżeli mamy być hubem w Europie, tej części Europy, a zakładam, że być powinniśmy, to CPK trzeba budować. Ja, panie Piotrze, niezależnie od tego, co wszyscy mówią i wieszczą wojnę, bo odniosę się do jednej rzeczy, panie Piotrze, i do państwa. Zwróćcie uwagę, co się dzieje w narracji polityków. Wszyscy politycy mają narrację straszenia nas wojną.
Ja jestem przeciwnikiem takiej narracji, ponieważ powinniśmy budować odporność Polaków na wojnę, na strach przede wszystkim. Nas nie wolno straszyć. W nas trzeba budować wiarę w to, że jesteśmy silni, sprawni i gotowi. Pomijam tą narrację z 1939 roku, żeby tego nie łączyć. No właśnie, tak ale mi się kojarzyło. Ja wiem, panie Piotrze, ja wiem, tak się wielu kojarzy. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Dla mnie ważne jest to, żeby budować w nas wiarę. Ale jeżeli ciągle w mediach nas się straszy, politycy mówią o czarnych scenariuszach, no to wie pan co, nie dziwię się, że 40% Polaków chce z Polski wyjechać. Jak będzie wojna. To jest, czy oni mają tego politycy świadomość, że oni podważają wiarygodność i swoją w oczach Polaków? Bo jeżeli w sondażach jest 40% Polaków chce z Polski wyjechać, w przypadku gdyby doszło do konfliktu zbrojnego, no to kto tej Polski będzie bronił? Ale sprawcami tego nie jest Putin, tylko nasi politycy, którzy nie rozumieją strategii propagandy. Nie wolno nas straszyć. Przeciwnie, trzeba dodać wiarę, że mamy sprawne państwo, sprawną armię, która będzie gotowa obronić ojczyznę i uratować 38 milionów Polaków. Tego nie ma w narracji. Tego nie potrafię zrozumieć. Nasza propaganda jest ślepa. Ale to wynika z tego, że politycy nie dojrzeli do tego, żeby mówić o tym, co nas może czekać, w jakich kategoriach, w jakiej skali. Ale mi cały czas brakuje tego, że nie ma u nas edukacji proobronnej, że nie ma świadomości tego, że powinniśmy zbudować odporność państwa. Panie Piotrze, mamy teraz Ministerstwo do Spraw Równości, które dotyczy, z całym szacunkiem, dotyczy kilkuset tysięcy Polaków być może. Ale nie ma Ministerstwa Ochrony Ludności, które zajęłoby się ochroną 38 milionów. Właśnie. Ja ubolewam nad tym, że my mamy tych ministerstw od wszystkiego, a nie ma ministerstwa, które odpowiada za budowanie ochrony państwa i ochrony 38 milionów. Armia niech się idzie bić, bo to jest rola armii, ale trzeba ochronić substancję narodu. Naród tak trzeba chronić. Trzeba obronić Polaków przed katastrofą, jaką jest wojna. A my co mamy? Mówimy o tym, że budujemy ustawę o obronie cywilnej. Znowu się ją upchnie na margines, stworzyć jakiś departament albo jakiś quasi obronę cywilną, która nie będzie miała ani kompetencji, ani pieniędzy. Bo przypomnę, że Polska jest resortową Polską. I taka struktura, która nie będzie miała mocy na Radzie Ministrów, będzie bagatelizowana i żaden minister nie będzie się w ogóle zajmował tymi tematami. Skupmy się na tym, aby zbudować odporność narodu. A odporność narodu to jest to wszystko, co się mieści w naszej świadomości, że jesteśmy przygotowani do tego, co może przynieść nam wojna. A my jesteśmy nieprzygotowani, bo jesteśmy straszeni przez polityków i brak tego systemu, który ma dać nam tą odporność i wiarę w to, że jesteśmy przygotowani, tak jak Finowie i Szwedzi, do przeżycia wojny. I teraz, wie pan, zapomniałem, co pan pytał o tym cepek, pytaniu. Cepek, panie generale. Cepek, no właśnie, przepraszam. Się tak skupiłem na tej ochronie ludności, bo to dotyczy moich dzieci, moich wnuków. Ale to jest piekielnie ważne, panie generale, to jest piekielnie ważne. Ja tylko powiem, że mieliśmy świąteczne spotkanie z Jackiem Bartosiakiem w kinotece z widzami. Skończyliśmy mówić, zaczęła się runda pytań i prawie wszystkie pytania o to były. Co ja konkretnie mam zrobić w trakcie wojny? Gdzie mam pójść? Gdzie jest schron? Jak się zachować? Jakie są procedury? I się okazuje, że nie ma. Ustawa nie rozwiąże tego problemu. Świadomość, że struktura, która będzie na poziomie państwa, to po pierwsze, po drugie będzie to struktura, która będzie miała pieniądze. I przepisy prawa, które zobligują wszystkich tych, którzy na przykład budują, remontują do tego, żeby budować schrony takie, które pozwolą nam przeżyć kataklizm, jakim jest wojna. Nie ma tego, ja nie rozumiem, wie pan, świadomości polityków, poza tym, że nas straszą, nie ma tego, żeby budować w nas wiarę i ta edukacja, która ma nas przygotować do przetrwania tej wojny. Teraz wszyscy mówią o audycie programu zbrojeniowego i innych, i takie przypchanki w Sejmie. To nie buduje, to jest destrukcja. Ale wie pan co, ludzie tracą wiarę. Ja się nie dziwię ludziom, bo też rozmawiam z ludźmi. Panie generale, co będzie dalej z nami? Ja mówię, no to samo co i ze mną. Zostanie mi tylko to, że w ogródku wykopię łopatą okop i tam będę się chronił z rodziną, bo piwnicy nie ma. CPK. Wie pan, CPK. Wydaje mi się, że jeżeli by rzeczywiście widmo wojny było oddalone
to przyszłością dla Polski, tej części przynajmniej Europy, to ten hub logistyczny czy lotniskowy, który może stanowić CPK. Wydaje się że też, że lobby zachodnie, które jest mocne w Polsce, deprecjonuje CPK, dlatego że by to mocno zachwiało tą quasi równowagę logistyczną w tej części Europy, ponieważ my byśmy część tego wszystkiego przyjęli na siebie. Stąd, wie pan, obawy głównie zachodnich polityków i zachodnich graczy, że Polska stałaby się takim hubem, który by ich pozbawił dużo możliwości. A dlaczego nie? Dlaczego nie? Aspiracje mamy wielkie. Uważam, że poza sporami politycznymi, wie pan, proszę mnie źle zrozumieć i to mówię do słuchaczy, ja nie jestem zwolennikiem tego, że ten jak minister Horała był tam, czy ktokolwiek, w tych tematach umoczony, że tam pieniądze jakieś były, to nie w tym rzecz. Są rzeczy, które są ponad politycznymi podziałami, są narodowym interesem. Jeżeli by się okazało faktycznie, że my zbudujemy tam hub logistyczny na tą część Europy, to jest to rzecz, którą trzeba zrobić. I niezależnie od tego, co niektórzy mówią, że rakiety by przyleciały, to one przylecą wszędzie. I na CPK, i na Wrocław, i na Goleniów, Gdańsk, na Babice, wszędzie przylecą rakiety. Wszystko jest w zasięgu rakiet rosyjskich. CPK też. Natomiast to nie jest argument. My się skupmy na tym, żeby budować siły państwa polskiego, żeby budować te zdolności, które pozwolą nam być wielkim graczem w Europie. Mamy ambicje, mamy możliwości, budujmy to, bo moim zdaniem widmo wojny jest na dzisiaj o drugiej perspektywie. I ta wiara w to mnie przekonuje, że warto taki hub zbudować, żeby przejąć tą logistykę, przynajmniej w Europie Centralnej, przez nasz polski hub, który będzie nosił się CPK. Wie pan, być może być może będę po raz kolejny zaatakowany, panie Piotrze, ale ja nie jestem ani z PiS-u, ani z PO, jestem Polakiem. I ja myślę o Polsce i o przyszłości Polski, o przyszłości dzieci, naszych wnuków i o tym wszyscy myślimy. Poza sporami politycznymi, ignorujmy te spory polityczne, nie interesujmy się tym, że wie pan, proszę zobaczyć, co się w mediach dzieje. W mediach już nie ma merytoryki, tylko są awantury polityczne. Tak. Co włączy jakiś kanał w telewizji, to siedzą politycy i się wzajemnie okrzykują. Natychmiast przełączam na kanał Discovery, bo to mnie uspokaja. O zwierzętach, o Afryce, o kosmosie, o historii, o kosmitach, bo nie da się tego, co w mediach dzieje, trafić. Coś strasznego się dzieje w naszych mediach. Jakiego kanału by nie włączył? Siedzą politycy, którzy się wzajemnie inwektywami obrzucają, a to nie buduje, to rujnuje. Tak na koniec, przepraszam, sobie pozwoliłem. No cóż, panie generale, trudno chyba lepszą puentę naszego dzisiejszego spotkania. Moim gościem i państwa gościem był pan generał Waldemar Skrzypczak. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję panu, panie Piotrze. Niech nam będzie wiara, że my, szczególnie ludzie młodzi, wy weźcie się do roboty i budujcie nową Polskę, bo to czas. Czas gastryków mija i weźcie wy się do roboty. Przepraszam, tak mówię, bo mówię też i o sobie. Nie, no panie generale, my się bierzemy do roboty wszyscy, wszystkie pokolenia i jedziemy do przodu. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Wszystkiego dobrego. Spokoju dobrego. Państwu życzę i panu też. Dziękuję. Bardzo dziękuję widzom za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję, że jesteście z nami, że nas wspieracie na Patronite, na YouTubie. To wsparcie pozwala nam działać i napędza historię realną. Bez was byśmy nie mogli tak prężnie funkcjonować, także zachęcam do wspierania historii realnej. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, red izbet i książki. Między innymi książka z autografem, a właściwie z dwoma autografami, bo mowa o książce, którą napisałem razem z Jackiem Bartosiakiem, Wojna o Ukrainę, wojna o świat. Zachęcam do przeczytania. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest Pomelo, catering dietetyczny, zdrowa i pyszna dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie, drodzy Państwo, czas. Jest nowy rok, więc może warto podjąć wyzwanie. Wszystkie szczegóły o rabatach dla widzów Historii Realnej pod spodem. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, fundacji Zabrza, dodam, zaprzyjaźnionej z nami. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam.
I jeszcze raz chciałbym Państwa zachęcić do wsparcia inicjatywy generała Skrzypczaka i Marka Budzisza ze Strategy and Future. Jest to wielka gra wojenna online, w której będziecie Państwo mogli wziąć udział. Link do zbiórki, która wspiera ten projekt, w opisie tego filmu. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.